Manga tutaj Sinmi i witam was w kolejnym odcinku. Powiem wam szczerze, że męczę się na tym 900 LP. Nie wiem, ile już tutaj gier zagrałem. Miałem chyba 9 albo 10 podejść pod 1 KLP. Każdy przegrałem. Teraz trochę więcej ogólnie gier przegrywam. Winrate mam, no, zepsuty chciałem powiedzieć, no, ale nadal jest dobry. Więc no co. Niestety w tym odcinku nie zobaczycie jakiegoś rekordu w tym sezonie, jeżeli chodzi o LP-ki albo ranking. Ale po prostu taki zwykły gameplay. Gramy TF-em na Nasusa. Ostatnio Nasus na solo liniach staje się jakiś bardziej popularny, nawet na midzie. Po prostu gra się pod tego nowego First Strike'a i obija się oponentów. Idzie się pod ten nowy różowy item, nie wiem jak on się nazywa. Idzie się różowy item, a potem gauntleta. No i co, postaram się zagrać pod push, ale nie wiem czy to będzie możliwe. Oponent będzie chciał mnie obijać jak będzie miał First Strike gotowego. Teraz raczej nie muszę się obawiać o jego E. Nawet jeżeli by użył, to nie za dużo mu to daje. Dobra, teraz jak mu wstaje First Strike, to właśnie będzie szukał, prawie uniknąłem. No jak widzicie w ostatnich odcinkach dużo mówię o tym First Strike'u, no ale to dlatego, że dostał buffa i bardzo dużo ludzi go gra na bardzo dużej ilości herosów. Dobra, oponent podchodzi farmić, no to po prostu go obijamy. Fajne tutaj obicie. Nie aktywował First Strike'a, więc teraz mogę mu go popsuć, no po prostu wiecie, jak ma First Strike'a gotowego i go uderzycie, to po prostu mu znika, wchodzi na cooldown. Dobra, kolejne E uniknięte, więc po prostu sobie chilluję. W tym przypadku nie chcę się jakoś przymuszać do dopuszczowywania trzeciej fali albo czwartej, mogę po prostu starać się trzymać falę w połowie i po prostu starać się go ciągle obijać, dlatego że on nie za bardzo może podchodzić farmić, a jak podchodzi, no to widzicie ile HP traci. Dobra, uderzę creepa zamiast niego. Ale zaschitować. No i cię próbowaliśmy zdejmować i padliśmy. Dobra, no na tej fali co teraz przyszła chyba po prostu dopuszuje. I problem z Nasusem jest taki, że w pewnym momencie on po prostu one-shotuje falę ze swojego E, jeżeli chodzi o tylnie creepy. Teraz robi całkiem sporo obrażeń w te miniony. Ja sobie teraz warduję jeszcze na szybko. Raczej jest na dolnym krabie Aliska. Znaczy Aliska Talia, bo jakby miało już tu być, to jakby miało być po górnej stronie mapy, to już by tu była. Dobra, fajne tutaj obicie oponenta. I co, on chyba musi recallować i tapować. Ja schodzę na rzekę, ale chyba nie zdążę tam na walkę. Więc chyba nie biegnę do końca. No i co, z ważnych rzeczy to w runach na trzecim drzewku wziąłem sobie redukcję slowów i tenacity, bo gram na Nasusa i kupię jeszcze buty swiftnessy. Dlatego, żeby po prostu mieć od niego jak uciekać, jak będzie chciał mnie nie dojeżdżać. Szczególnie po szóstym levelu z ghostem. Więc jak to wygląda? Teraz po prostu pójdę do bazy. Chyba nie będę miał lepszego okienka na pójście do bazy. On po tej fali by i tak recallował i tapował, więc chcę być mniej więcej tak jak on. No i co, kupuję buty swiftnessy i wracam na linię. Nasus tapuje. Dziwna Kiana już ma 3 fragi, więc nie zaczyna się to najlepiej. Zobaczymy jak będzie dalej w tej grze. Dziwny Krzyna kupił. Czyli co, on jednak idzie kompleta na pierwszy? Dziwny zakup. O, udało mi się go obić fajnie. Ale problem jest taki, że Nasus ma wbudowanego Life Steala, więc i tak się dacie po milion. Nie wiem, po prostu będzie obijał z E, no i tak to się gra. Myślałem, że do Renshielda nie iść, ale stwierdziłem, że jak pójdę Resolve'a na drugim drzewku, a zazwyczaj idziecie raczej niebieskie, to jak wezmę Second Winda i mam tę nową runę w precyzji, to co mi wystarczy na wyleczenie się. No i zobaczymy, za chwilę się okaże. No, wszędzie padamy. Może ja ostatnio jakiś przeklęty jestem, tak szczerze. Bo ja ostatnio wrzucam wam chyba same odcinki, na których przegrywam. Ale tak szczerze, tylko przegrywam jak nagrywam. Problem jest taki, że na każdej fali mogą mnie dajwować. Chyba nie mam jakiegoś planu na to, jak przyjdę to po prostu padnę. O, Irelia tutaj szuka ganka. Mogę tutaj spróbować go pogonić. Oby tylko trafiła Irelia. Dobra, powinniśmy zabić jak trafiła, ale muszę trochę uważać. Taki stunik. I dobra, nice. Irelia za to trochę straci na midzie. Jeszcze kanona mi wzięła, to może jednak nie straci aż tak dużo. Pytanie czy ja chcę grać pod plate'a, bo tu może być Talia z Arką, ale chyba zagram. Wezmę jednego i Zawika. Oho, znalazłem Talia. Ja po prostu tam padamy. Bazy mogę tam przybiec. Czuję, że idę na Merkę. Talia uciekła ze swojej arki, bo wiedzieli, że idę
i szuka na midzie. Mogę zarkować pod wizję, jakby trzeba było. Chłopaki, tracimy plate'a niestety za to. Oho. Zarkuję jednak. Tyk. Dobra, shutdown dla mnie. Mam stuna za 5 sekund. Ja chcę flashować do enemy bazy? Chyba nie. Chyba, że nas tutaj zgarnie plate'a za to. Fajnie jakbyśmy tam podeszli. Brand. O, właśnie, wbił 6 level, właśnie. Może go zabijemy. Ale raczej drużyna nie zdąży tu przybiec. Ale i tak będę go bił. No, trochę bije ten Nasus. Dobra, jest git. Szkoda, że Rakan wziął, ale lepszy frag niż brak fraga. Chociaż nie wiem, bo oddałem z jednego wave'a pod towerem, żeby go gonić, ale... Ale może przynajmniej plate'a zgarnę, jak nie będzie talii. Jak sytuacja na bocie, 3 plate'y nam wzięli, więc najlepiej. A chyba mają autofila na adekary, jeżeli się nie mylę. Na main dżungli. Jana na bocie, zdajwowali nas, ja biorę plate'y. Może Irelia też weźmie plate'a teraz. To Nasus pewnie od tego momentu gry będzie chciał mnie dojeżdżać. To no, dużo ma obrażeń. Staków nie ma jakoś super dużo jak na ten moment, ale i tak potrzebuję ich tak naprawdę. No i dlatego też mam buty Swiftnessy i mam to coś w runach na slowy, żeby po prostu móc prawnie uciekać od niego. Wezmę może kurze, żeby aktywować mu First Strike'a. Czy ja mogę o tym wcześniej pomyśleć? To by było mądre. Żeby jakoś wcześniej wziąć kół, żeby za każdym razem starać się mu aktywować First Strike'a, jakby podchodził. Dobra, może teraz się uda go obić? Może go zdołuje od kanona? Uwaga. Nie wiem, czy wziął tego kanona. Chyba tak. Mam arkę za pół minuty, to mogę czegoś znowu szukać. No popatrzcie na przedmioty Kiany, no jest całkiem mocno, tak szczerze. Ile mi brakuje do Krakena? Już mam Krakena w bazie, ale ciężko będzie znaleźć recall jakikolwiek. Bo jestem ciągle puszowany pod tower. Może obiję go? Oho. Jestem dedek. Chyba, że zdążę przeflaszować. Oho. Oho. Kurde. Jakbym przeżył tego autosa, to miałbym ghosta zaraz. Ale za dużo tutaj nie mogłem zrobić. Jakbym miał wcześniej erkę, to jeszcze mógłbym coś takiego zrobić, że wyflaszałbym do krzaka i spróbował wyerkować. Ale nie wchodziło to w grę niestety. Nam idzie wojna, wygrywamy? O, ładnie. Irelia nam idzie bez flasha. Może po prostu uciec chyba? Irelia, nice. To jak spotkam gdzieś Talię na rzece teraz, to postaram się po prostu zerkować, żeby ją zabić, a jak nie, to wracam na topa. Ale jeżeli chyba nie ma nigdzie, to wracam na topa. No i co, 200? No to co? Wczoraj był ten finał turnieju Aren, niestety zrobiliśmy top 8 ze ścikiem, ale wygraliśmy 1000 zł, więc git. Nagrody były takie same od top 5 do top 8, więc nie przemęczyliśmy się. W środę gramy kolejny mecz w Lidze Hiszpańskiej chyba o 22, a w czwartek o 18, ale tutaj mogę się mylić z godzinami. Pojawiają się jakieś losowe rzeczy na mój drugi kanał ze streamów, albo nie wiem, może jakieś tam gry będę wrzucał, które nie ujrzały tego kanału. No czekajcie, mam wojnę. On odpalił ghosta, to ja też odpalam ghosta i po prostu biegnę. Ja go tu nie zabiję? A ty jak mnie to dosięgło? Chyba padnę przez to. Nie no, siwy dym. Jaki to ma range? Nie powinienem tutaj padać, kurde. To jest tak słabe dla mnie. Stracę tutaj wave'a jeszcze. Tam, że gram idealnie na zasięgu jego range'a, ale niestety nie. Dźwięk mnie wyzywa. Wydaje się, że potrzebuję 20 ganków. Paradoksalnie właśnie zostałem zajmowany przez Talię. Poszukam teraz jakiejś arki. Jak będę w stanie oczywiście. Mam zejście teraz do mida, może poszukam jakiejś Kiany. Kiana jest pod towerem, więc chyba ciężko. Może wojt grały po prostu zrobimy? Dobra, nieważne, to już jest Herald. Poszukam tutaj jakiejś walki na midzie, ale nie wiem, czy coś wydarzy. Chyba wracam do topa. Może Bran zamknie za chwilę tego Nasusa? Nie mam ghosta, więc muszę trochę uważać. Mogę zarkować pod wizję, Talia tutaj biegnie. Ale powinniśmy zabić. Może Heralda teraz zrobimy? Nie wiem, czy chcę podchodzić pod tower. Właśnie Talia tam jest. Tutaj możemy na szybko spróbować Heralda zrobić. Dobra, mamy Heralda. Nas ustępuje, ja stąd zabijam. No i co, kiedyś była meta na jakąś Zeri na topie, kiedyś była meta na jakąś Kayle. Teraz jest w nas zawsze był taki w miarę spoko heras tego typu, dlatego że po prostu bardzo neutralizuje linię. Przez to, że spamuje E-Wave'a i nie za dużo da się zrobić. No i też wiadomo, że jak użyję W, no to ciężko korzystać swojego herosa, którym się gra.
staram się go tutaj trochę obić, ale zabić go nie zabiję. Trochę się leczy oponent. Mam arkę za 80, to dopiero na mojej erce mogę jakoś poszukać. O, pół HP straciłem na jedno Q. Oj, kanona nie mogłem sfarmić, bo miałem zmyślony attack speed. Fajnie się gra na Nasusa. Dobra, idę chyba wracam teraz do bazy. Może tutaj wrócę i spróbuję go zabić, jak zostanie. Smok za 20, w sumie chcielibyśmy się bić o smoka. To zostanę jeszcze na tym wave'ie, bo nie będę chciał z bazy wychodzić w topa, bo będę chciał się bić o smoka, więc zostanę tutaj, żeby ewentualnie TPK mu zatrzymać. Dobra, idę teraz na tego smoka. Prawda, nie mam za dużo AP, widzę, że Talia ma dwa przedmioty, MFK będzie miała dwa, Kia na dwa. No to będzie bardzo ciężka walka, nie wiem, czy mi bić. O, w ogóle Twitch ma 1 HP. Właśnie nie bijemy jednak o to. Chyba, żebyśmy tu MFK wyłapali? Nie, czy nie przegapiliśmy okna, w którym trollowała. Próbujemy się tutaj przykampić, ale myślę, że nic się nie dzieje. Bijemy Heralda na mita, żeby trochę rozciągnąć mapę. Tutaj jest jakaś wojna. No, ale Lucky jest tą soną. Dobra, muszę uważać na Talię przez ścianę. Być po prostu wbiegł i padł. Irelia jeszcze chcę tutaj szukać. No mogę poszukać z nią. Idę w MF-kę. Nice. Ładnie. Tracimy za to tier 2 na topie, no ale mamy trzeciego smoka. Nie, powinniśmy mieć. Idę pomóc Brandowi. Możliwe, że jeszcze tu nas tu będzie topował. I Kiana tu przybiegnie. Żyje Pinka. No i tak to się gra na Kianę. Dobra, po prostu hituję tego smoka. Staram się to zrobić jak najszybciej. Dobra, mamy to git. Mam drugi item, w bazie będę mocny. Odpuszuję bota, recalluję i się zgrupuję z drużyną. Dobra, w sumie jeszcze jednego spuszuję. Wtedy zrecalluję. Nas będzie miał pewnie 2,5 przedmiotu, albo nawet 3. No jak będzie miał Frozen Hearta, no to ja, jak wiecie, nie za dużo na niego robię, bo będzie mi bardzo pomieszała tech speeda. Okej, Twitch chce schodzić, to ja może nie idę do bazy jednak? Mogę spróbować tutaj zagrać pod tower. Biorę tower i idę do bazy. Mam arkę za 40, więc chyba po prostu wychodzę z was do bota i będę czekał na moją arkę. Pinguję drużynie za 30 sekund. Na nie trzeba mnie czasem nie zajmuje, no ale mam flasha, nie mam ghosta. On chyba też nie ma ghosta. Jeżeli się nie mylę, spróbuję po prostu zagrać pod wave'a, żeby nawet nie musiało dochodzić do jakichś sytuacji. Pinguję drużynie za arkę za 10. Może go trochę tutaj obiję. Dobra, no i poszukam arki do drużyny. Będzie złota karta? Siadła złota karta. I teraz ja mogę dołączyć. Mam MF-kę. No i dobra, kurde, Brand padł, więc na szara nie zrobimy. Potrzebuję pomocy, no bo ocięłam 1 HP. Dobrze, tutaj zagrałem. Zatrzymałem TPK i jeszcze zdążyłem dołączyć. Może mogłem trochę głębiej zarkować, ale nie wiem. Na razie będzie chciał mnie tutaj zdajwować, więc muszę uważać. Próbuję po prostu zagrać pod wave'a. No za chwilę drugi przedmiot. Nasus bez TPK. Biorę tego wave'a i po nim idę do bazy. Albo jeszcze red buffa, w sumie mógłbym nikt z drużyny, nie musiał po niego iść. Nie, Brand go weźmie, to nie muszę, nieważne. Idę z bazy do mida. Może będzie tutaj jakaś wojna. Nie mam erki, żeby wykryć Kiana ani Witce, ale... O, Nasus też się grupuje, widzicie. A po prostu podbiegnę midem i poszukam złotej karty. Jak będę w stanie. Robimy tego reda? Robimy. Dobra, mamy reda. Biorę tutaj pinka, żeby móc szukać wejść tutaj fajnych. Mają tu wizji na nas, więc... Więc właśnie, możemy po prostu zabić. Fajnie zagrała moja drużyna. Więc oni nadal mają Kianę i mają Talię, więc... Może być ciężko dokończyć tego naszora, tak szczerze. Szczególnie jak nie mamy wizji na nich. Trzeba też uważać na to, że Kiana może rzucić arkę na ścianie Talii. O, nie zdążyłem odflaszować nawet. Szybkie combo to było. Quadra kill dla Kiany. To jest taki, że nie zrobił naszora. Może nawet dobrze, że nie odflaszowałem. Chyba i tak byłbym martwy. Co tutaj zrobi Brand? Chyba nie za dużo. O, trafił to? Dobra, może jednak zabije? Los. No i co? No, to nie było najlepsze zacząć na naszora, wiecie? Jakbyśmy jeszcze mieli moją... Znaczy wizję na nich, to jeszcze może spoko, bo wiedzielibyśmy, gdzie wchodzą, skąd wchodzą, może bym jakąś złotą kartę wrzucił. Ale ciężko. Może tu MF-kę wyłapię na szybko? Nie miałem range'a szybciej. Kurde, szkoda, że nie miałem range'a. Idealnie zaczęła uciekać. W dokładnej sekundzie, tak szczerze. Jakby zaczęła uciekać sekundę później, to by padła. Nie wiem, czy jestem fanem tej walki.
Dobra, MFK bez Arki, no ale Twitch ma 1 HP. Chyba nie chce się tutaj bić. Nie chce, no nie możemy po prostu. Chcę odpuszczać topa. O, Kiana bez Arki. Ale nieważne. To jest mój botlane, bo jest wojna na czacie. Chyba zaczął na Shora teraz. Kiana nie ma Arki, ale raczej będą chcieli go skończyć. Mamy Arkę Branda, który może im przeszkodzić bardzo, ale... ale nie wiem jak to wyjdzie. Dobra, Kiana jest tutaj. Pomóc drużynie podejść. Irelia walczy 1v5. Biegnie Twitch i Rakan. Ale chyba musimy to oddać. Mogę podejść na złotej karcie, ale... o. Dobra, bez klęza MFK zawsze coś. Dobra, niestety oddaliśmy na Shora. Ja mogę odpuszczać tę falę na topie. Trochę ryzykowne, ale odpuszczuję. Właściwie wypuszczuję. I co, muszę trzymać Erkę na Kianę w walkach. By ją odkryć na niewidce. Ona na jednej stunie padnie. Co na nie ma Mikaela jeszcze ani nic. Jedna dobra karta i możemy wygrać walkę. Nie wiem, czy ona teraz kiesa za czasem wkłada. Mogę stanąć w okolicach mida i czegoś poszukać. Twitch tam szuka głęboko. To jest dobre, no trochę ryzykowne. Ale nie widzimy Kiany, więc może gdzieś od boku szukać. O, Talia chyba troluje. Nie wiem, czy dobrze wchodzimy tam głęboko. Erkuję, żeby widzieć wszystkich. Jednak problem jest taki, że moja Erka nie wykrywa Kiany, jak ma Edge of Night'a gotowego. Ja zdążę wyflashować. Zdążę. Bo Edge of Night blokuje moją Erkę. Chyba jej nie wykryłem w tej walce, ale nie jestem pewny. Wydaje mi się, że nie musieliśmy tam głęboko wchodzić. Wystarczy, żebyśmy zabili te Talię i zagrali razem. I może by to lepiej wyszło. Ja mogę wziąć tę falę? Mogę. No inhib chyba i tak stracimy. O, jestem martwy. To nieważne. Widziałem ją na midzie, ale przestałem patrzeć na 2 sekundy i no już nie była na midzie jak coś. Mamy jakąś redukcję heala? Nie mamy. Dla mnie za bardzo nie jest użyteczna. Znaczy mogę kupić to od Morello. To by było najlepsze, jak chcę redukcję heala, ale... nie wiem, czy chcę być tym, który to kupuje. Chyba Brana powinien kupić redukcję heala. Jakaś potrzebna? Chyba jest. Dobra, no z opcją mam teraz tak. Zonię Terminusa, jakiegoś Weekenda, jeżeli bym bardzo chciał. Nie wiem, czy nie kupię teraz tego, bo nie mam flasha. Mogą mnie zmasztować po prostu. To kwestia tego, że jak mnie będą chcieli zmasztować, to i tak mnie chyba zmasztują. No ale dobra, kupię to. Dobra, no oponenci trolują. Wydaje mi się, że... ten sposób, w który możemy wygrać tę grę, to tylko jak oponenci trolują teraz i póki co się to dzieje. Oczywiście dobrze wykorzystujemy to, że trolują, bo ich wyłapujemy, to też jest duży plus. No, ale zobaczymy. Mam Erkę za 20. W tej samej sekundzie Brand napisał, że mu używał Erki na Kianę. No ale to została zablokowana w last fight'cie. No, używam Erkę. Ta walka jest dobra. Ta powinna być. Chociaż nie wiem, no się okaże zaraz. Coś ciężko idzie z tym nasusem. No. Nie wiem, czy tu się gra nie przegrała. Ja na 18 fragów ma, więc... wave jest jeszcze trochę daleko, ale... o dobra. Nie wiem jak to się dzieje, ale... zabijają. Zapytam, czy ktoś może redukcję heala kupić. Bo teraz chyba tutaj zrobiło to różnicę, tak szczerze. Chociaż nie wiem, może po prostu był zbyt tanki, ale... ale redukcja heala by się przydała. O, dobra, zabiliśmy Kianę. Więc może Sola z tego weźmiemy. Jeżeli oni go teraz nie robią. Biegnę tam od razu. Soulem może, może, może. Nie wiem, czy MFK tego nie robi. Jeden Kama. Dobra, tak close to było. Prawie Rakan ukradł. O, chyba nie dogoni MFK-i. Kurde, blisko. Nie wiem, no chyba ja muszę kupić redukcję heala, bo napisałem, ale drużyna nie kupiła. Więc no nie wiem, no chyba muszę kupić tego Oblivion Orba, tak szczerze. Nie wiem, czy powinniśmy teraz szukać na midzie. Wydaje mi się, że to nie jest dobre. O, chyba, że Kiana troluje, no to... wiadomo, że może być. O, zastunowałem Kianę. Może da się grać? Zastunowałem Talię teraz. Musimy grać chyba na range z Brandem. Oho. To nie wygląda najlepiej. Ja musimy oddać na Shora, pomimo że zabiliśmy Kianę. Odpuszczuję mida po prostu. Mogę spróbować zbaitować trochę. Coś się teraz jakieś głosy w moim pokoju w tle, to sorry, ale... jacyś ludzie akurat przyszli i coś tam po hiszpańsku gadają, nie wiem co... oni robią. Dobra, zabijemy go.
ale było blisko. Dobra, spróbuję teraz tego Terminosa kupić. Miałem sobie ulepszać Seekera. Napisałem jeszcze raz, no może ktoś kupi. Bo są trochę leczy, tak szczerze. Tylko za 40. Mam teraz item w bazie, idę go kupić. No, trochę mi obrażeń da, tak szczerze, bo zatankować i mają jeszcze dwa smoki, więc dużo mi to da. Irelia kupiła redukcję healera, no i też może być ciężko aktywować, ale... Ja, co robi Talia? Ty, co się dzieje? Nawet nie szukałem karty w mapkę, bo stwierdziłem, że jak będzie arkowała, to stroluje. Dobra, no zablokowałem całe combo Kiana, czy zablokowałem, no. Przyjąłem na siebie. A to, że nie trafiła, to inna kwestia. Nie byłem pewny, czy musiałem odstrzeszowywać, ale była szansa, że nadal by próbowali to grać z Nasusem. Mam nadzieję, że tam moja drużyna nie pada. 4-2, ale możliwe, że tak się dzieje właśnie. Dobra, jednak muszę recall. Pingowali, żeby puszować topa, ale jednak widzę, że są kłopoty tam. Dobra, puszuję dalej. Ale nic tutaj nie wezmę. Nie mam teraz flasha, ani nie mam zoni, więc w kolejnej walce na pewno jestem martwy. Jak będą chcieli mnie zabić. Więc no łatwo nie będzie. Przyznam wam się szczerze. Jak zginę w kolejnej walce, to nie mówcie, że jestem nowym, tylko że nie mogę nic zrobić, dobra? Dobra, dzięki. Nie wiem jak dźwiękiem, tak szczerze, bo na pewno jest dużo głosów w tle, więc mam nadzieję, że przeszkadza to jakoś bardzo, jak gadają. Mam arkę za 30, wybiegam z bazy do mida. Fajnie było poczekać na arkę. Ale nie wiem, to będzie ciężko wygrać. O, to nie wygląda dobrze chyba. Może jednak wygląda dobrze. Mamy rata IRL na Twitchu jakiegoś. To smoki, gramy na midzie. Fajnie było obronić midwave'a. Więc stanę może tutaj. Tylko muszę uważać. No i co, trzeba znaleźć Kianę. Dobra, znaleźliśmy Kianę. Próbuję rzucać jakieś losowe kółko, może i sprokuję Edge of Night'a. Żeby móc później zerkować i znowu ją widzieć. Tutaj trzeba uważać, bo może szukać R-ki. Dobra, R-kuję po prostu, widzimy każdego. O, widzimy tu Kianę. Czyli chyba dostała moim kół. Tam w dżungli gdzieś. Nasus od pleców. Możemy tu przegrać grę, tak szczerze. Stunuje Kianę. I bije Nasusa teraz. Ale oponenci wstali z bazy, więc... Nie wiem, czy tu się gra nie przegrywa. Ja uciekam, ale... Chyba jest koniec gry tutaj. Kolejna pęta w tej grze dla oponentów. Brand przesznął do przodu i padł. Wydaje mi się, że nie wiem co chciał zrobić. Chyba moja R-ka zniknęła na Kianę i on chciał po prostu ją zlunchtować. Nie wiem co on chciał zrobić, ale chyba tak. No i szkoda, chciałem wam rzucić wygraną grę, ale nie wiem, no nie da się. Tak szczerze, nie da się. No co, minus 18. Taka gra... Na zmianę, roller coaster tak zwany, więc dziękuję wam za oglądanie. No i co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.